Cześć, ostatni mecz w sobotę 14 kolejki PKBP Ekstraklasy to był mecz w Częstochowie pomiędzy Rakowem a Koroną. I jak mogliśmy obstawiać rezultat przed tym spotkaniem, to na pewno przebieg meczu wydaje mi się, że był dość nieoczywisty. Na pewno wszyscy kibice, pewnie też trochę Korony, spisywali swój zespół na stratę i czekali, mam wrażenie, że na jakieś gradobicie bramek, natomiast skończyło się tylko na jednym trafieniu i w mojej opinii subiektywnej wydaje mi się, że na meczu nie powiedziałbym, że takim jednostronnym, to znaczy Korona postawiła twarde warunki gry, dobrze rozegrała to spotkanie, zwłaszcza pierwszą połowę, gdzie grała bardzo szczelnie, bardzo blisko siebie, na Raków niestety też nie wykazywał się skutecznością. No generalnie trzeba powiedzieć o tym, że bramka Korony Kielce była ciekawie obsadzona, bo podstawowego bramkarza Forenza zastąpił w tym spotkaniu Marcel Zapytowski, który to swój poprzedni mecz w Ekstraklasie, żeby wspomnieć, musi cofnąć się 4 lata, kiedy jeszcze bronił bramki Nafciarzy. Wydaje mi się, że występ po takiej długiej przerwie naprawdę na plus. Oczywiście puścił bramkę po strzale Diego Lopeza, no ale karny w wykonaniu Hiszpana był perfekcyjny. Raków tak naprawdę nie chce powiedzieć, że miał problem z tworzeniem sobie sytuacji, bo tych sytuacji było naprawdę sporo, natomiast podopieczni Marka Papszuna razili nieskutecznością. Po prostu dużo było strzałów obok bramki albo bloków w wykonaniu Korony. Korony, która momentami no też wiadomo jak to wyglądało, no można się śmiać, że antyfutbol momentami 8, nawet 9 piłkarzy z drużyny przyjezdnych było we własnej 16, nie jest to najatrakcyjniejszy widok, natomiast jak się okazuje, czasami może być skuteczny. W drugiej połowie mecz był na pewno ciekawszy niż w pierwszej, Korona już się otworzyła, kilka niezłych prób kontrataków, blisko był Łukowski czy też Śpiączka, natomiast te wszystkie próby no jakby bez większych trudów bronił Kowacewicz. Kowacewicz, który po tym spotkaniu również może się cieszyć, gdyż pobił on rekord czystych kont w Ekstraklasie, inaczej minut z czystym kątem na koncie. 581 to jest wynik serbskiego bramkarza, naprawdę imponujący rezultat. Muszę pochwalić na pewno Koczerhina, ukraiński pomocnik, który świetnie wyglądał w tym meczu, kilka groźnych sytuacji. Wydaje mi się, że wygryzł na stałe, albo inaczej, Ben Lederman, który wraca po kontuzji, będzie miał problem, żeby wskoczyć do jedenastki, bo rzeczywiście ten piłkarz wygląda świetnie. Indywidualnie nie wydaje mi się, żebym kogoś wyróżnił z Korony, na pewno dwa słowa uznania dla pod koniec spotkania za tą sytuację dla Ronaldo De Cauna. Właściwie ciężko powiedzieć, czy to było dogranie, czy strzał w 90 minucie, kiedy po wolnym Raków zadrżał i Vladan Kovacevic mógł tylko na piłkę patrzeć, kiedy ta uderzyła w słupek i ostatecznie do bramki Rakowa się nie wtoczyła. To była na pewno najgroźniejsza akcja Korony, zrodzona trochę z przypadku, trochę pewnie z siły wiatru, który pchnął futbolówkę w stronę słupka Rakowa. Raków wyjątkowo się cieszy, bo jest inaczej, zachowuje pozycję lidera, zwiększając tym samym swoją przewagę nad drugim Widzewem, bo jest to aż 6 oczek. Tak wygląda tabela, zerknijcie tylko. Korona natomiast to jest trochę drugi biegun, no bo strefa spadkowa, wciąż 16 miejsce, wciąż mecz no, bez wygranej, no bo to jest cały czas kontynuowana ta seria. Raków natomiast dość pragmatycznie, ekonomicznie wygrywa, bo wyłączając ten mecz z Lechią Gdańsk przed tygodniem, no to są to wygrane po 1-0. Nawet ten mecz pucharowy z niżej notowanym rywalem Zagłębiem Sosnowiec, również wygrany 1-0. Dzięki, zachęcam standardowo do kciuków w górze pod filmem, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia w kolejnych filmach.